Przypominam, kochani, że mówimy o chrztach, że Nowy Testament wymienia trzy różne od siebie chrzty. Pierwszy z nich, który występuje na stronicach Pisma Świętego Nowego Testamentu, to jest chrzest wodny. I my od niego zaczęliśmy. Zaczęliśmy od niego także i dlatego, ponieważ 6 października będziemy mieli tu w naszym zborze, w naszym baptysterium doroczny, coroczny chrzest wodny. Dla tych, którzy jeszcze chrztu nie przyjęli, a mają takie pragnienie. I w związku z tym zaistniała potrzeba, aby ich pouczyć także na temat chrztu. Aby ich pouczyć na temat chrztu. Nam, starym, wierzącym się czasem wydaje, że ktoś, kto się nawraca, wszystko już tak samo powinien wiedzieć jak i my. Prawda? A więc, że już powinien wiedzieć wszystko na temat chrztu, nie trzeba go już uczyć tego, o tym, no, także zdaje nam się, że nowo nawróceni ludzie już też wszystko powinni wiedzieć na temat modlitwy. Ale w rzeczy samej tak nie jest. Pamiętacie, że nawet uczniowie przyszli kiedyś do Pana Jezusa i wcale Go nie prosili, Panie, naucz nas wygłaszać kazania. Ale poprosili, Panie, naucz nas modlić się. Okazuje się, że nawet dorośli ludzie, cały czas będący religijnymi ludźmi, nie zawsze potrafią się modlić. Umią się modlić. Jezus nie zganił w 11 rozdziale Ewangelii Łukasza tych, którzy Go o to prosili, ale poświęcił praktycznie rzecz biorąc całe 2 albo nawet i 3 rozdziały na to, aby uczyć uczniów, tych dojrzałych chłopów, że tak powiem, jak się modlić. Nam się wydaje, że to jest niepotrzebne, jednak to jest potrzebne. Myślę też, kochani, że gdybyśmy może by więcej było modlitw w zborze, gdybyśmy się umieli modlić. Nie sprowadzałby się czas modlitwy, to znaczy nie zajmowałyby go tylko 2, czy 3, czy 4, nawet, a nawet 5 osób, tylko że tych osób byłoby więcej. W związku z tym nie ma chyba takiego tematu, o którym byśmy mogli powiedzieć, możemy sobie go odpuścić, możemy go odłożyć na półkę, bo my już wszystko na ten temat wiemy. Ja muszę wam powiedzieć, że już wiele, wiele lat czytam Pismo Święte i ciągle. Niekiedy jakiś wiersz już dziesiątki, setki razy czytałem. I nagle, gdy go czytam 101 raz, odkrywam rzeczy w nim takie, których przedtem nie zauważałem. Przypuszczam, że wy to samo, tego samego doświadczacie. A zatem choć chrzest wydawałoby się jest takim tematem codziennym, powinniśmy wszystko o nim wiedzieć, no niemniej jednak nie wszystko, ja też nie wszystko wiem na temat chrztów i w związku z tym dobrze, że sobie ten temat, takie jest moje przekonanie, poruszamy. I mówiąc o chrztach, powiedzieliśmy, że są 3 chrzty. Każdy z nich jest różny, inny, każdy z nich jest ważny. A my rozpoczęliśmy, powtarzam, od chrztu wodnego, od baptizmu, od zanurzania w wodzie, od chrztu wodnego. Gdy z tym tematem się uporamy, gdy go zakończymy, przejdziemy do drugiego tematu, do drugiego chrztu, z tym, że ten chrzest zajmie nam sporo czasu. Będziemy mówić o chrzcie w Duchu Świętym, inaczej chrzest duchem. No ale skoro już będziemy mówić o chrzcie duchem, to poszerzymy ten temat o inne także podtematy. No bo trzeba będzie pewnie powiedzieć, kim jest Duch Święty. Trzeba będzie powiedzieć nieco na temat owoców Ducha Świętego, darów Ducha Świętego, pełni Ducha Świętego, chrztu w Duchu Świętym. No i wiele, wiele innych tematów napotkamy po drodze, kiedy będziemy mówić na temat Ducha Świętego. To będzie drugi temat. No i mam nadzieję, że w którymś momencie, jeśli Pan nie przyjdzie, dotkniemy także bardzo rzadko poruszany temat, jakim jest chrzest ogniem. Bo te 3 właśnie rodzaje chrztów występują w Biblii.
O czym dzisiaj? Jak pamiętacie, poprzednim razem mówiliśmy na temat duchowego znaczenia chrztu. A więc jakie znaczenie ma chrzest? Jakie jest znaczenie chrztu? Mamy na myśli chrzest wodny. I powiedzieliśmy sobie, czy powiedziałem poprzednim razem, że po pierwsze chrzest wodny to jest akt posłuszeństwa woli Bożej. Akt posłuszeństwa woli Bożej. Pamiętacie, wspomniałem o pewnych ludziach w dostojnych szatach ubranych, uczeni w piśmie i tak dalej, studiujący teologię ówczesnego czasu, którzy, jak powiada Pan Jezus, wzgardzili postanowieniem Bożym i nie dali się ochrzcić. A więc chrzest wodny to jest nic innego jak posłuszeństwo, albo inaczej, to jest posłuszeństwo woli Bożej. I moja rada jest taka, nie dyskutujmy z Bożym Słowem. Nie dyskutujmy z Bogiem, dlaczego Boże tak, a nie tak. Dlaczego tak, a nie tak? To nie jest właściwe, jeśli my dyskutujemy z Bogiem i zastanawiamy się i pytamy, dlaczego tak, a nie tak. Bo grozi nam niebezpieczeństwo. Diabeł nam zawsze wytłumaczy, że my mamy rację. Ja myślę, że niepotrzebnie poddała się dyskusji z diabłem Ewa. I to właśnie było przyczyną, dlaczego Bóg nie pozwoli ci spożywać z tego owocu, z owocu tego drzewa. No dlaczego? No co za problem? W czym problem? Z wszystkich możesz, a z tego nie możesz? No ale chodziło o posłuszeństwo. Ale Ewa wdała się niepotrzebnie w dyskusję, no i wiadomo, postąpiła wbrew woli Bożej. I jeśli jakikolwiek temat, jakąkolwiek prawdę my poddajemy w wątpliwość, poddajemy w dyskusję, to diabeł nam zawsze wytłumaczy, że mamy rację. Że mamy rację, jeśli się z nią, z tym nie zgadzamy. A więc nie jest naszą rzeczą dyskutować dlaczego. Naszą rzeczą jest się absolutnie podporządkować. Pan Jezus był posłuszny aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. I ze względu właśnie na to posłuszeństwo, powiada apostoł Paweł, Bóg wielce go wywyższył i dał mu imię, które jest ponad wszelkie imię. I to dotyczy także chrztu wodnego. A po co? A na co? A czy nie wystarczy? I tak dalej, i tak dalej. Wiecie, ja znam ten temat, bo już jestem pastorem trochę lat i z wieloma ludźmi już ten temat także dyskutowałem. I pamiętam tu w Ustroniu miałem taki przypadek. Pewien człowiek, poczciwy braciszek, uczęszczał do zboru przez wiele, wiele lat. I kiedyś go zagadnąłem, bracie, uczęszczasz do zboru już tyle lat, a czy przyjąłeś chrzest wodny? Wiem, że się nawróciłeś, wiem, że przyjąłeś Pana Jezusa jako swojego osobistego Zbawiciela, A czy już przyjąłeś chrzest wodny? On popatrzył na mnie i szczerze mi powiedział, bracie, ja się modlę o to, aby mi Bóg objawił, czy to jest Jego wolą. Popatrzyłem na niego i powiedziałem, no wynika z tego, że chcesz, żeby ci Bóg pisał nowe Pismo Święte, nową Biblię. Przecież już jest raz napisane. I co, chcesz, żeby Bóg to jeszcze raz potwierdzał? To znaczy, to, co jest napisane, to jest nieważne, tak? Ty chcesz, aby ci Bóg napisał jeszcze jedną Biblię i napisał ten i ten. Uważaj, to jest taka moja wola. Więc żeby indywidualnie dla ciebie Bóg pisał nowe Pismo Święte. Mówię, to się nigdy nie stanie. To jest kuszenie Boga. Jeżeli wiemy, że coś jest napisane, a my jeszcze prosimy, Panie, potwierdź to, albo Panie, jeszcze raz to jakoś mi jest specjalnie objaw, to jest kuszenie Boga. To tak jakbyśmy chcieli Bogu powiedzieć, no jest napisane, ale ja ci tak do końca nie wierzę, zechciej jeszcze to potwierdzić. No, cieszę się, że ten brat w końcu to zrozumiał i wtedy, kiedy mnie już tutaj nie było, byłem w Warszawie, zdecydował się przyjąć chrzest wodny, z czego się, gdy się dowiedziałem, bardzo się cieszyłem. A więc czym jest chrzest wodny? Po pierwsze, jest to akt posłuszeństwa. Akt posłuszeństwa woli Bożej. Czy to rozumiemy, czy nie rozumiemy, mamy być Bogu posłuszni.
Po drugie, powiedzieliśmy sobie, że chrzest wodny jest także symbolem naszego pogrzebania z Chrystusem, jak pisze Paweł w liście do Rzymian, i naszego zmartwychwstania z Chrystusem. A dzisiaj porozmawiamy na temat innych dwóch podtematów. Odpowiemy sobie na pytanie, czym chrzest nie jest. Czym chrzest nie jest. I zastanowimy się także, jeśli czas pozwoli, jakie warunki musi spełnić katechumen, a więc ten, który przystępuje do chrztu wodnego. Czy powinien odpowiadać jakimś normom? Czy obowiązują jakieś warunki tych, którzy chcą przystąpić do chrztu, czy też z marszu, tak jak idzie. Kto chce, stajemy na ulicy, kto chce, ich chrzcimy. A więc jakim warunkom powinien odpowiadać ten, który ma być ochrzczony? Ale najpierw sobie odpowiedzmy na to pierwsze pytanie. Czym chrzest nie jest? Po pierwsze, chrzest nie jest oczyszczeniem z tak zwanego grzechu pierworodnego. Gdzieniegdzie naucza się bowiem, że rodzące się na świat niemowlę przychodzi obarczone tak zwanym grzechem pierworodnym. Pierwszy tę myśl podsunął w roku 397 Augustyn z Hippony. A więc, że dziecko, które się rodzi, jest obarczone grzechem pierworodnym i w związku z tym musi być ochrzczone, natychmiast ochrzczone. I w tej sytuacji na jednym z soborów zdecydowano, że niemowlę, które przychodzi na świat, musi być natychmiast ochrzczone, aby przez chrzest ten grzech pierworodny został usunięty. Zdecydowano dalej, że dziecko nieochrzczone w razie śmierci idzie na potępienie, a rodzice mają ciężki grzech, anatemę, który nie podlega rozgrzeszeniu i spada na nich, jak już powiedziałem, anatema, przekleństwo za zaniedbanie. A więc pociągnęła ta decyzja, to stwierdzenie, że dziecko przychodzi na świat z grzechem pierworodnym, następne konsekwencje. I to spowodowało fanatyczny lęk rodziców przed potępieniem, po pierwsze, ich dzieci, a także przed przekleństwem, jakie spada na rodziców za zaniedbanie chrztu dziecka. Dlatego do dziś matki, babcie i inni opiekunowie fanatycznie dążą do natychmiastowego ochrzczenia noworodka. Natychmiast. No bo jeśli nie ochrzcimy tego dziecka, to pójdzie na potępienie. A jednocześnie przekleństwo spada na nas za zaniedbanie. I nie dziwmy się, że matki, opiekunowie robią wszystko, a zwłaszcza jeśli przyjdzie na świat niemowlę chore, żeby je natychmiast ochrzcić. Bo w ten sposób uważa się, że usuwają z tego dziecka grzech pierworodny. Więc co chciałbym w związku z tym powiedzieć? Po pierwsze, nigdzie nie znajduję w Biblii takiego wyrażenia jak grzech pierworodny. Jeśli ktokolwiek z was znalazł, to proszę pouczcie mnie. To proszę pokażcie mi, gdzie to jest napisane. Ja nie znalazłem, choć szukałem, stwierdzenia, że dziecko przychodzi na świat z tak zwanym grzechem pierworodnym. Ja rozumiem, co autor Augustyn miał na myśli, że wszyscy zgrzeszyliśmy, że każdy, kto się rodzi, przychodzi na świat obciążony grzechem adamowym. Ale mi chodzi o samą nazwę.
grzech pierworodny. Nie ma czegoś takiego w Biblii. A jak to się dzieje z tym naszym przychodzeniem na świat z grzechem, będziemy mówić za chwilę. Ja chciałbym wrócić raczej do tego fanatycznego lęku przed śmiercią nieochrzczonego niebowlęcia. Powiem wam pewien taki trochę śmieszny przykład. Ja już kiedyś go mówiłem po powrocie z Australii. Kiedyś poleciałem do Australii i usługiwałem w Sydney i podeszło po nabożeństwie do mnie młode małżeństwo i mówią: pastorze, urodziło się nam dziecko, no a nasi rodzice mieszkają gdzieś tam w okolicach Ostrołęki i oto gdzieś tam na wsi w okolicach Ostrołęki i mama nas poinformowała, że sprzedali 2 krowy po to, żeby dziadek tego dziecka, więc nasz, mój ojciec, mógł sobie wykupić bilet do Australii, przylecieć tu i dopilnować ochrzczenia swojego wnuka. Bo myśmy napisali, że my go chrzcić nie będziemy, jako niemowlęcia, że mu pozostawimy wolną wolę, by samo zadecydowało w przyszłości, chce czy nie chce. Świadomie, żeby to zrobiło, a nie nieświadomie, nie bezwolnie. No i mówi, co my mamy zrobić, bo lada dzień nasz tatuś przyleci. Mówię, co macie zrobić? Wy wiecie, co macie zrobić. Przecież wy jesteście wierzącymi ludźmi i wiecie, co macie zrobić. Módlcie się i wiecie, co macie zrobić. No i wyobraźcie sobie, dziadek przyleciał. Było jeszcze chyba jedno albo dwa nabożeństwa w ramach ewangelizacji. I ku mojemu zdziwieniu, na ostatnim nabożeństwie ewangelizacyjnym, kiedy zrobiłem wezwanie, żeby kto chciałby oddać swoje życie Panu Jezusowi, wśród innych osób jako pierwszy rękę podniósł ku górze dziadek. Ten, który przyleciał z Polski. Muszę wam coś powiedzieć, że ludzie poza Polską, poza swoim miejscem zamieszkania, łatwiej podejmują decyzje niż w miejscu swojego zamieszkania. Nie ma tej presji środowiska, a co ta wścibska sąsiadka powie? A co ten wścibski sąsiad powie? Widzicie, tak bardzo często bywa, że jak człowiek pije, wraca pijany, to się nikt nim nie interesuje. Ale jak zacznie chodzić do kościoła, o, lata gdzieś tam, biega tam gdzieś, co się z nim stało? Zwariował. A więc jest ta presja środowiska. I niektórzy mówią, no ja wiem, ale co ludzie powiedzą? Co rodzina? Rodzina mnie wydziedziczy. No i tak dalej. I ten dziadek przyleciał do Sydney, trafił na to nabożeństwo ewangelizacyjne, podniósł rękę, poprosiłem, by ci, którzy się chcą modlić, wyszli do przodu, no i wśród nich wyszedł też i on. Modliliśmy się o niego, szczerze ten człowiek się nawrócił. Ja potem poleciałem do Perth chyba, albo może do Adelaide, do Melbourne i nie było mnie chyba ze 3 tygodnie i potem wróciłem z powrotem do Sydney, bo stamtąd miałem odlatywać do Polski. I kiedy wróciłem, mówią mi, słuchaj bracie, będziemy mieli chrzest wodny w niedzielę po nabożeństwie. Ja pytam, ile osób? No chyba ze 3, ale wiesz co? Pierwszą osobą, która się zgłosiła do chrztu, był dziadek, który przyleciał. A więc tak to bywa. Leciał, a pytam, no dobrze, a co babcia na to? Mówi, nie wiemy. To babcia chyba, no nie wiemy, co babcia zrobi. No, trudno nam powiedzieć, co babcia zrobi, jak się dowie, że nie tylko wnuk nie został ochrzczony, ale jeszcze dziadek się ochrzcił. No i nie wiem, co się stało, bo ich w tym problemie zostawiłem. Ja już potem poleciałem do Polski. Ale co chcę przez to pokazać? Jak bardzo rodzicom zależy na tym, aby natychmiast, jak się tylko dziecko urodzi, ochrzcić je. Z 2 powodów. Po pierwsze, jeszcze raz powtarzam, by usunąć z niego grzech pierworodny poprzez pokropienie, polanie. A po drugie, by uwolnić się od ewentualności przekleństwa, które może spaść, jak mówią
postanowienia za niedopełnienie tego obowiązku. A co na to Biblia? Co Biblia ma nam na ten temat do powiedzenia? Biblia poucza nas, że nieświadome niemowlęta, inaczej dzieci, niejako automatycznie należą do Królestwa Bożego. A jeśli rodzice są wierzący, to oni swą wiarą jeszcze uświęcają te dzieci. Posłuchajmy, co mówi i Pan Jezus, i apostoł Paweł. Ewangelia Mateusza, rozdział 19. Ewangelia Mateusza, rozdział 19, od 13 do 14 wiersza. Czytamy. Wtedy mu przyniesiono dzieci, ale nie po to, żeby je chrzcił, bo Jezus chrzcił dorosłych. Wtedy mu przyniesiono dzieci, aby włożył na nie ręce i modlił się. Ale uczniowie gromili ich, lecz Jezus rzekł: zostawcie dzieci w spokoju. I nie zabraniajcie im przychodzić do mnie. I teraz to jest ważne, co jest na koniec. Albowiem do takich należy Królestwo Niebios. Więc Pan Jezus twierdza, że te dzieci, te matki wcale nie musiały być wierzące. Trudno nawet powiedzieć, kim były te matki. Gdzieś w jakiś sposób znalazły się w obecności Pana Jezusa wraz ze swoimi dziećmi i prosiły Go, żeby On włożył na nie, na te dzieciaczki, swoje ręce i modlił się. I Jezus to robił. Jezus się nie zdrygał. Jezus to robił. Uczniowie się burzyli. Uczniowie byli zdenerwowani. A Jezus mówi: chwileczkę, zostawcie ich w spokoju, bo do takich należy Królestwo Niebios. A więc okazuje się, że Królestwo Niebios należy do kogo? Do dzieci. Dopóki dziecko nie ma poznania dobra lub zła, dopóki jest nieświadome, co jest dobre, co jest złe, to Pan Jezus mówi, do takich należy Królestwo Niebios. I drugie miejsce, o którym mówiłem, pierwszy list do Koryntian, 7 rozdział, 14 wiersz. Albowiem mąż poganin uświęcony jest przez żonę i żona poganka uświęcona jest przez wierzącego męża. Inaczej dzieci wasze byłyby nieczyste, a tak są święte. A więc jeśli rodzice są wierzące, dzieci automatycznie, no jak gdyby, też są święte. I trudno jest tu mówić o tym, że te dzieci, trzeba je ochrzcić, żeby z nich usunąć grzech pierworodny. Gdy jednak dziecko osiąga świadomość i poznanie, a to się dzieje mniej więcej, gdy ma 6-8 lat, to wtedy staje się już odpowiedzialny za swoje decyzje. Wtedy, kierując się wolną wolą, może uznać Jezusa Zbawicielem lub Go odrzucić. I za ten swój czyn ponosi odpowiedzialność. Ale to dopiero wtedy, kiedy uzyskuje świadomość, poznanie. Kiedy uzyskuje, to się mniej więcej dzieje, jak mówią psycholodzy, 6-8 lat. My co prawda nie chrzcimy dzieci po 6-8 lat. Mniej więcej ten wiek podnieśliśmy. To nie jest też biblijne. Nigdzie w Biblii nie ma, że tak musi być. No ale jakaś taka praktyka się utarła, że mniej więcej 12, 13, 14 lat. Ale jeśli się dziecko nawróciło mając 6 czy 7 lat, ja nie widziałbym żadnych przeszkód, jeśli się nawróciło, jeśli rodzice to potwierdzają, że to dziecko naprawdę ma społeczność z Bogiem, nawróciło się, żeby, jeśli chce i rodzice chcą, żeby go ochrzcić. Powiem tak, drogie matki i drodzy ojcowie, jest nawet niebezpieczne wstrzymywać, gasić pragnienia dziecka. Ja pamiętam świadectwo pewnego ojca, który mówił, kiedy mój syn miał około 11 lat, przyszedł do mnie i mówi: tata, ja chciałbym przyjąć chrzest wodny. A ojciec mówi: wiesz, w naszym zborze jest taka praktyka, że trzeba mieć 16-17 lat. Poczekaj jeszcze,
poczekaj do 16, 17 roku życia i wtedy się ochrzcisz. Przychodzi, dziecko rośnie, lata mijają, syn ma 16, 17 lat i ani odrobiny zainteresowania chrztem wodnym. Przychodzi 18 rok, 19 rok i wtedy ojciec pyta synu, no przecież chciałeś się ochrzcić, kiedy miałeś lat 11 czy 12. Ochrzcij się. A syn mówi, tata, ja teraz nie czuję tej potrzeby, ja teraz nie widzę tej potrzeby. Znaczy trudno powiedzieć, co by było, gdyby się ochrzcił. No ale w każdym razie ten ojciec potem mówi, ja nie mam spokoju sumienia. Ponieważ to dziecko chciało, a ja przez swoją nieodpowiedzialną postawę go zniechęciłem. No więc mówię, trudno jest tu wyznaczyć datę, wiek, w którym jest to możliwe, a w którym to nie jest możliwe. Ja mówię 6, 8 lat, tak przynajmniej twierdzą psycholodzy, że w tym mniej więcej okresie w dziecku rozwija się poznanie, i podejmować zaczyna decyzje rozsądne lub nierozsądne. I wiemy, znamy wielu ludzi, którzy się nawrócili, mając lat 6, 7, przeżyli nawet chrzest Duchem Świętym i byli do końca życia wiernymi. Żona chyba Billy Grahama nawróciła się mając lat 6 i była wierząca i nie wiem, czy ona jeszcze żyje, czy nie, chyba już nie żyje. A więc była służebnicą pańską do końca. Jeśli się dziecko nawróciło, nie widzę przeszkód. Nie widziałbym potrzeby sztucznego przytrzymywania. Ale nawrócenie musi być. A więc to jest po pierwsze, Biblia poucza, że dzieci, że nieświadome niemowlęta, dzieci, oseski, no, one nie mają rozeznania, one nie wiedzą, co się z nimi dzieje i jeśli w tym czasie tak się zdarza, że odchodzą do wieczności, to Pan Jezus mówi, do takich należy Królestwo Niebios. Druga uwaga, jaką mam co do tego stwierdzenia, że chrzest oczyszcza z grzechu pierworodnego. Druga uwaga, która polega na tym, iż to nie chrzest, to nie woda oczyszcza z grzechu, prawda? To nie woda oczyszcza nas z naszych grzechów, ale, no, podpowiedzcie mi, krew Jezusa Chrystusa. Krew Jezusa Chrystusa. Pierwszy list Jana choćby, pierwszy rozdział, 7 wiersz. Pierwszy list Jana, pierwszy rozdział, 7 wiersz. Jeśli zaś chodzimy w światłości, jak On sam jest w światłości, społeczność mamy z sobą i krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. A więc to nie woda oczyszcza, ale krew Pana Jezusa Chrystusa. Apokalipsa, pierwszy rozdział, 5 wiersz, tośmy swego czasu przerabiali. I od Jezusa Chrystusa, który jest świadkiem wiernym, pierworodnym z umarłych, i władcą nad królami ziemskimi, Jemu, który miłuje nas i który wyzwolił nas z grzechów naszych przez krew swoją. I tu znowu jest akcent położony na krew Pana Jezusa, która oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. A list do Hebrajczyków, jeszcze na dodatek, list do Hebrajczyków, rozdział 9, wiersz 14. O ileż bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha Wiecznego ofiarował samego siebie bez skazy Bogu, oczyści sumienie nasze od martwych uczynków, abyśmy mogli służyć Bogu żywemu. A więc cała Biblia, w Starym Testamencie to występowało, w Nowym Testamencie to występuje, że krew w Starym Testamencie baranków, kozłów, w Nowym Testamencie krew Baranka Bożego, Jezusa Chrystusa, oczyszcza od grzechu. Nie ma innej możliwości. To Hindusi wierzą, że gdy wejdą do wód Gangesu i będą się zanurzać
to doznają oczyszczenia swoich grzechów. Gdyby tak było, że to woda oczyszcza, to w jakim celu, po co Pan Jezus umierałby na Golgockim krzyżu? Moglibyśmy pójść do Wisły, zanurzyć się, pokropić się, polać się i uważać się za oczyszczonych. To śmierć Jezusa wtedy okazałaby się niepotrzebna, daremna. Ale niech nas Bóg zachowa przed tym, abyśmy dopuszczali taką myśl, że śmierć Pana Jezusa była niepotrzebna, daremna. Nie ma oczyszczenia bez krwi. Krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Nie chodzenie do kościoła oczyszcza nas od grzechu. Nie chrzest nas oczyszcza od grzechu. Nie takie czy inne praktyki, ale krew Jezusa Chrystusa. Jeśli myślisz inaczej, obyś się nie zawiódł. Jeśli wierzysz inaczej, jesteś w błędzie. Nie ma innej możliwości. Nie ma innej możliwości. Krew Jezusa Chrystusa, Bożego Syna. Dlatego widzicie, diabeł nienawidzi. Czego nienawidzi? Nienawidzi przede wszystkim mowy o krzyżu. Nienawidzi mowy o krwi Pana Jezusa Chrystusa. Na własne oczy czytałem, kiedyś będąc w Ameryce, artykuł w jednej z gazet, że chrześcijanie się mylą, bo krew Jezusa, w którą oni wierzą, czy na którą się powołują, jest warta tyle samo, co krew przyjechanego psa albo kota na ulicy. Nie ma ona żadnej wartości. Diabeł przede wszystkim atakuje dzieło Golgoty. To, co się na Golgocie wydarzyło. Natomiast apostoł Paweł, gdy przyszedł do Koryntu i zobaczył to miasto, w którym było pełno wyuzdania, a Korynt przecież nam wiadomo był miejscem, źródłem, gdzie powstał ten najstarszy zawód świata, gdzie pleniła się prostytucja. Apostoł Paweł, gdy przyszedł do tego miasta, pamiętacie, co powiedział? Gdy przyszedł do tego miasta, to filozofowie greccy domagali się, aby mówił w sposób filozoficzny, aby mówił, jak filozofowie mówią, jak stoicy greccy mówią, a więc mądrości ludzkiej, w wyważonych słowach, górnolotnych słowach. Tego się od niego domagali. Żydzi natomiast domagali się od niego cudów. No uczyń jakiś cud, uczyń jakiś cud. I on powiada, Grecy się mądrości domagają, a Żydzi się cudów domagają. Ale ja nie potrafiłem głosić niczego innego, jak tylko Chrystusa i to tego ukrzyżowanego. I to tego ukrzyżowanego. Jaki był tego rezultat? Gdyby był głosił filozofię, to by powiedzieli, no jeszcze jeden przybłęda filozof w beczce mieszka, jak inni. A gdyby głosił cuda, no kolejny cudotwórca. Ale czy byłyby jakiekolwiek skutki, rezultaty tego? Nie, prawdopodobnie nie, bo nie filozofia zmienia życie i nie nawet oglądanie cudów zmienia życie. Ale dlatego, że Paweł głosił Chrystusa ukrzyżowanego w tym mieście pełnym prostytucji, rozwiązłości, powstał. Co powstało? Zbór. Ludzie się nawrócili. Prostytutki się nawracały. Ci nieczyści ludzie się nawracali. Dzięki temu powstał zbór. I gdybyście mnie zapytali, dlaczego dzisiaj nie ma w kościołach takich prawdziwych, głębokich, szczerych nawróceń, to bym odpowiedział. Dlatego, że potrafimy głosić wszystko z wyjątkiem Chrystusa ukrzyżowanego. Bo gdybyśmy głosili Chrystusa ukrzyżowanego, to krzyż przenika do rozdzielenia ducha i duszy. Powoduje, że człowiek czuje się grzeszny, pada na swoją twarz, przeżywa skruchy, pokutę i opamiętanie. Ale posłuchajcie, co jest treścią dzisiejszych kazań. Mówi się o wszystkim, homilii, mówi się o wszystkim, ale pomija się krzyż Chrystusa. Dlaczego tak się dzieje? Bo diabeł jest przeciwko krwi Chrystusa Jezusa.
Dlatego jeszcze raz wracam do myśli. Nie woda, nie praktyki, ale krew Jezusa Chrystusa oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. To nie wody Gangesu, to nie wody Wisły, ale to źródło, które trysnęło na Golgocie, gdy Chrystus wydał ostatni dech. Gdy z boku Jego popłynęła woda i krew, gdy dokonało się odkupienie, gdzie dokonało się odkupienie rodzaju ludzkiego. Diabeł nienawidzi mowy o krwi. Ja przypominam sobie przypadki, kiedyśmy toczyli bój z mocami ciemności, z ludźmi opętanymi. Pamiętam taką dziewczynę, kiedyśmy się borykali z problemem przez dłuższy czas i w pewnym momencie zaczęliśmy mówić krew Jezusa Chrystusa, krew Jezusa Chrystusa. I nagle ta dziewczyna zaczęła dosłownie ryczeć. Tylko nie krew, tylko nie o tym mówcie, tylko nie krew. I ktoś zapytał, ale dlaczego nie krew? Bo krew jest, odpowiedział, bo krew jest świadectwem mojego pokonania, mojej porażki. Tak, krew Pana Jezusa Chrystusa, przelana na Golgocie, jest pieczęcią, jest świadectwem czego? Że szatan został pokonany. Dlatego robi wszystko, żeby odwrócić uwagę od krwi Chrystusa. Ale bardzo was proszę i sobie to, do siebie to też mówię, pokładajmy całą nadzieję w tym, co się wydarzyło 2000 lat temu na Golgockim krzyżu. A zatem chrzest to nie jest usunięcie grzechu pierworodnego, ani chrzest to nie jest oczyszczenie z grzechu pierworodnego. Druga uwaga, chrzest, bo tak niektórzy myślą, mnie kiedyś ktoś powiedział, chrzest nie jest tylko religijnym rytuałem albo religijną formalnością. Pamiętam, że kiedyś rozmawiałem z pewnym człowiekiem, przygotowując go do chrztu, a on mi powiedział tak, oto wstrząsnęło mnie to i oburzyło. No, chcę spełnić tą formalność i ochrzcić się. Ja mówię, wiesz co, formalnie to ty możesz z tego pokoju wyjść, jak chcesz, ale chrzest nie jest formalnością. A niektórzy uważają, że jest formalnością, że nie ma on większego znaczenia, dlatego możemy, ale nie musimy. Możemy, ale nie musimy. Ale takie twierdzenie, taka postawa wskazuje na brak duchowego rozeznania i na nieznajomość Słowa Bożego. No bo drodzy bracia i siostry, pomyślcie, czy Jezus nakazywałby nam czynić coś aż do krańców świata, co jest tylko czczą formalnością? Czy sam by robił coś, co nie ma żadnego duchowego znaczenia, tylko formalnością? Czy uczniowie Jego robiliby coś, co jest tylko formalnością? O, po prostu. Czy coś takiego by się wydarzało? A popatrzcie, w Ewangelii Mateusza Pan Jezus wydaje ten nakaz wszystkim pokoleniom po wsze czasy. I zwróćcie uwagę, co jest tutaj zapisane. Ewangelia Mateusza, 28 rozdział, 19 wiersz. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Czy Jezus nakazywałby coś, co nie ma żadnej wartości duchowej, żadnego znaczenia duchowego, a jest tylko formalnością? Nie, nie. Jezus nie bawiłby się w coś takiego. Skoro nakazał to czynić, to znaczy, że ma to jakąś wagę duchową, że jest to ważne, że jest to ważne. Warunki dopuszczenia do chrztu. Czy są jakiekolwiek warunki, jak powiedziałem na wstępie, które musi katechumen spełnić, aby zostać dopuszczonym do chrztu? Przede wszystkim powiem tak, nigdzie Biblia nie twierdzi, że ochrzczony może być każdy, kto tylko chce albo kogo chcą ochrzcić.
Nigdzie Biblia nie mówi. Przeciwnie, Biblia wymienia pewne warunki, jakie winien spełnić ten, który przystępuje do chrztu. A więc nie każdy, kto chce albo kogo chcą ochrzcić. Ta osoba musi odpowiadać pewnym warunkom. Jakim? Jakim? Po pierwsze, ma to być osoba, która przeżyła opamiętanie albo, jak my to nazywamy jeszcze inaczej, pokutę. Pokutę. Musi być to osoba, która przeżyła pokutę, przeżyła, jak mówię, opamiętanie. Popatrzmy, co czynił Jan Chrzciciel. Ewangelia Łukasza, rozdział 3, 7-8. Ewangelia Łukasza, 3 rozdział, 7-8 wiersza. Mówił więc do tłumów, które przychodziły, aby się dać ochrzcić przez niego. Ten Jan był niesamowity. Nie chciał przebudzenia. Tłumy się garnęły, a on powiada: plemię żmijowe. Któż wam poddał myśl, aby uciekać przed przyszłym gniewem? Wydawajcie więc owoce godne opamiętania. A nie próbujcie wmawiać w siebie: ojca mamy Abrahama. Powiadam wam bowiem, że Bóg może z tych kamieni wzbudzić dzieci Abrahamowi. Może tak tylko na moment po polsku. Nie ma w polskim słowie słowa upamiętanie, dlatego nie dziwcie się, że ja używam słowa opamiętanie, bo po polsku jest opamiętanie. Nie wiem, dlaczego tłumacze użyli słowa niepolskiego upamiętanie. W nowych tłumaczeniach już jest wszędzie opamiętanie. Ale nie o to chodzi. Chodzi o to, że tłumy wychodziły do Pana Jezusa, a On się wzbraniał je ochrzcić. Dlaczego? Ponieważ one, te tłumy, nie przeżyły opamiętania, pokuty. Opamiętania, pokuty. Ale wmawiały sobie to, co sobie i dzisiaj dziesiątki, miliony wmawia. Mój ojciec był taki, moi rodzice byli tacy, no i ja już taki pozostanę. Oni mówili: nasz ojciec Abraham, nasz ojciec Izak, a zatem mamy wspaniałe dziedzictwo za sobą. A Jan im to wytłumaczył. W odpowiedni sposób im to wytłumaczył. A zatem po pierwsze, osoba, która chce przyjąć chrzest wodny, musi, jak powiedziałem, przeżyć opamiętanie. Posłuchajmy jeszcze, co ma na ten temat do powiedzenia apostoł Piotr. Apostoł Piotr. W Dziejach Apostolskich, w rozdziale drugim, w wierszu 37 i 38, apostoł Piotr powiada tak. A gdy to usłyszeli, to się wydarzyło podczas Zielonych Świąt, a gdy to usłyszeli, byli poruszeni do głębi, rzekli do Piotra i pozostałych apostołów: co mamy czynić, mężowie bracia? A Piotr do nich: opamiętajcie się i niech się każdy z was da ochrzcić. A więc kiedy Piotr powiedział, że chrzest jest możliwy? Kiedy się opamiętają. Kiedy przeżyją opamiętanie. I potem dalej w 41 wierszu jest powiedziane, jaka nastąpiła reakcja. Ci więc to zawęża. To nie mówi, że wszyscy. Ci więc spośród nas. Moglibyśmy powiedzieć, jeśli by 5-6 się zdecydowało. Ci więc, którzy przyjęli słowo Jego, a jakie słowo? O opamiętaniu, bo On o tym mówił. Ci więc, którzy przyjęli słowo Jego, zostali ochrzczeni. Jest tu mowa o 3000. Pewnie ich by tam było dziesiątki, może dziesiątki tysięcy, bo to było podczas Dni Zielonych Świąt. Ale spośród tych wielu, tych trzy tysiące, opamiętało się i zostali ochrzczeni.
A więc, kochani, mowa tu jest o pierwszym warunku, o opamiętaniu. Opamiętanie to jest, no, może nasz następny raz już o tym będziemy mówić, co to jest opamiętanie? Co to jest ta pokuta? Co to jest ta pokuta? Ach, muszę powiedzieć tak, że słowo pokuta, opamiętanie, także dzisiaj zostało wyrugowane z kazalnic, usunięte z słownictwa kaznodziejów. Mówiłem o tym, gdy mówiłem o Apokalipsie. Bo mówienie o pokucie sprawia, że niektórzy się kręcą, im jest źle, oni mi tam każą już więcej nie pić, nie bluźnić, nie oszukiwać, nie zdradzać, każą mi pokutować. A mnie to przecież smakuje. A ja nie mogę z tego zrezygnować. A ja sobie nie mogę bez tego poradzić. Więc ja już tam drugi raz albo następny raz nie pójdę. I w związku z tym, żeby nie tracić ilości, w kościołach, w zborach nie mówi się na temat pokuty, która prowadzi do świętości życia. I to jest tragedia. Tak, w tych, powiedziałbym, wybaczcie, mega kościołach, które rosną na potęgę, tam się najczęściej nie mówi na temat pokuty. Dlatego ludzie się tam dobrze czują. Idą, bo tam się mówi, co mają robić, żeby się dobrze czuć, co mają robić, żeby być bogatymi, kiedy mogą być samo, kiedy mają, w jaki sposób mają zdobyć samozadowolenie. To jest takie, jak mówi prorok, głaskanie, tinkowanie. Natomiast nie mówi się na temat pokuty, bo boją się, że mogliby stracić słuchaczy. No ale ja nie chciałbym być takim kaznodzieją, który kiedyś przed Panem byłby oskarżony za to, że nie głosiłem pełnej Ewangelii. Początku i końca. A Ewangelia, bracia i siostry, drodzy i szanowni zgromadzeni, zaczyna się i zaczynała się od wezwania do opamiętania, do pokuty. Spójrzmy jeszcze raz do Ewangelii Mateusza. Prześledźmy Ewangelię Mateusza. Popatrzcie do trzeciego rozdziału, drugi wiersz, to jest wystąpienie Jana Chrzciciela. A w one dni przyszedł, ja czytam także pierwszy, a w one dni przyszedł Jan Chrzciciel, każąc na pustyni judzkiej i mówiąc, czyli głosząc na pustyni judzkiej i mówiąc, co mówiąc? Od czego zaczynał? Jaki był wstęp, prolog do jego kazania? Opamiętajcie się. Upamiętajcie się. Opamiętajcie się. Inaczej pokutujcie. Albowiem przybliżyło się Królestwo Niebios. Grzesznicy nie mogą się czuć dobrze w ławkach kościelnych. Myślicie, że powinni się czuć dobrze? Grzesznik w zgromadzeniu świętych nie może się czuć dobrze. Pozostają mu dwie możliwości. Albo pokutować, albo wywiewać. Nie ma innej możliwości. Ale macie kaznodzieję, prawda? Opamiętajcie się. Popatrzcie, od czego Jezus zaczynał. Popatrzcie, rozdział 4, wiersz 12 i wiersz 17. A gdy Jezus usłyszał, że Jana uwięziono, usunął się do Galilei. I teraz wiersz 17. Odtąd począł Jezus kazać i mówić. Co mówić? Opamiętajcie się. Przybliżyło się Królestwo Niebios. Znowu wstępem do jego kazania było opamiętajcie się. I nie bał się ludzie od niego odwrócą. A kiedy się odwróciło jednego dnia 70, to i tych 12 zapytał, czy wy chcecie odejść? Do kogoż pójdziemy, powiedzieli, skoro ty masz słowo żywota. W każdym razie Jezus powiada, opamiętajcie się. A spójrzmy jeszcze w tej samej Ewangelii, zaraz niech sobie tylko to miejsce odnajdę, chyba to jest
chyba to jest rozdział 11, jeśli się nie mylę, a jeśli się mylę, to mi musicie pomóc, gdzie Jezus grozi miastom, gdzie Jezus grozi miastom. O jest, to rozdział 11, faktycznie wiersz 20, 21, tak, i 22. Wtedy zaczął grozić miastom, w których dokonało się najwięcej jego cudów, że nie pokutowały. Biada tobie, Chorazynie, byłem w tym miejscu gruzy. Biada tobie, Betsaido, bo gdyby w Tyrze i Sydonie działy się te cuda, które się u was stały, dawno by w worze i popiele pokutowały. A więc co im zarzuca Jezus, że tak wiele widzieli, słyszeli, ale na nic się to zdało, nie pokutowali. No i teraz możemy przytoczyć to wydarzenie w Dniu Zielonych Świąt. Mężowie bracia pytają Piotra, co my mamy uczynić? Co mamy robić? Idźcie na pielgrzymkę, leżcie plackiem, albo jeszcze coś. Piotr odpowiada, nie. Co mamy czynić? Co mamy czynić? Piotr odpowiada, pokutujcie. Opamiętajcie się. No ale możecie mi zadać pytanie. Co to jest pokuta? Co to jest pokuta? Skoro była ona pierwszym tematem w ustach Jana Chrzciciela, Jezusa, Piotra, Jana, co to jest pokuta? Ja zawsze powiadam tak, kto się dobrze nawróci, ten jest dobrym chrześcijaninem. Kto się byle jak nawróci, to jest takim byle jakim chrześcijaninem. Kto dobrze zacznie, to też wszystko potem się dobrze układa. Ja zwykł jestem w takich momentach posługiwać się kamizelką, ale zapomniałem, dzisiaj nie wziąłem. No ale załóżmy, że na tej marynarce się, tą marynarką się posłużę. Zacznę się zapinać. Albo ty się zaczniesz zapinać. Ale zacznij ostatnią dziurkę, zapnij na pierwszy guzik. Choćbym co robił, nie poprawię. Dlaczego? Bo źle zacząłem. Prawda? Źle zacząłem. Niewłaściwie zacząłem. I w związku z tym ludzie by się ze mnie śmiali, gdybym wyszedł tak na ulicę. Dobrze zacząć chrześcijaństwo, a tym początkiem jest pokuta, to potem w życiu jakoś się wszystko układa. Natomiast źle zacząć, nie od pokuty. Coś mi się czasem dzieje, jak ludzie przychodzą i mówią mi, pastorze, nam się tu tak podoba, my byśmy tu chcieli chodzić, co powinniśmy zrobić, żeby się zapisać do was? Ja mam zawsze tylko jedną odpowiedź. Pokutować. Pokutować. Nie ma innego wyjścia. No jak to pokutować? To ile Ojcze Nasz mam zmówić? No bo dzisiaj się za pokutę uważa tak, że gdzieniegdzie zmawianie paciorków takich lub innych. No więc co to jest pokuta? Ale na to pytanie musimy sobie już odpowiedzieć za tydzień. Wrócimy do tego tematu. Muszę powiedzieć, że to jest dla mnie priorytetowy temat, ważny temat. Ja nie mógłbym pójść dalej, gdybym nie powiedział, mówiąc o chrzcie, o pokucie. Bo to jest podstawowy temat, od którego do wody wejść nie można. Nie można. Dlatego następnym razem będziemy mówić o pokucie. Co to jest pokuta?